Ryszard Maj, Kolej od Kuchni, zapraszam. Zapraszam Państwa na film z cyklu W starym kalendarzu, Katastrofa w Pile. Jest rok 1988, dokładnie 19 maja. Prowadzę pociąg 78331 relacji Poznań Główny Piła. Lokomotywą spalinową, popularnym Fiatem SP45246. Za pomocnika jedzie ze mną Andrzej P. O 4 rano głosimy się na punkcie kontrolnym, a 4:35 mamy odjazd z Poznania do Piły. W Pile meldujemy się o godzinie 7:00. Po odczepieniu lokomotywy od składu pociągu głoszę dyżurnemu ruchu stacji Piła gotowość do objechania składu pociągu. Po chwili mamy wypalone światło manewrowe, jedziemy do przodu i objeżdżamy nasz skład, aby się ustawić lokomotywą w kierunku Poznania. Obok nas stoi wojskowy eszelon. Żołnierze chodzą po torach, dałem sygnał ostrzegawczy, baczność, żeby się odsunęli i dojechałem do składu. Aby zaoszczędzić paliwo, zatrzymuję silnik spalinowy. Mam czas do godziny 11:15, kiedy będę prowadził pociąg 87336. Przyszli do mnie żołnierze i trwa dyskusja. Oczywiście pytam się, jak długo w służbie, kiedy wychodzą do cywila. Jeden z żołnierzy przynosi garnek z bigosem. Proszę panowie zabrać sobie po drodze, będziecie mieli co jeść. Mówię, no dziękuję bardzo, garnek oddać. Nie, niech pan nie oddaje. I ten garnek zachowałem do dziś. O godzinie 7:20 wyrusza ten pociąg w kierunku poligonu. 10 minut później o 7:30 otrzymujemy informację, że doszło do wypadku. Na wskutek usterki przy wagonach pociągu Echelon nastąpiło wykolejenie i zmiażdżenie 4 wagonów, w których właśnie przebywali żołnierze. Zginęło wtedy na miejscu 6 osób, 4 osoby zmarły później. Poszkodowanych łącznie było 28 osób. Najmłodszy z żołnierzy miał 21 lat, a najstarszy 32 lata. Bardzo mocno tkwi w mojej pamięci ten wypadek, ponieważ ja z tymi żołnierzami prowadziłem rozmowę, a po chwili już chłopaki odeszli na tamten świat. Cześć waszej pamięci. W owym czasie wypadek ten był utrzymywany w tajemnicy. Teraz można poczytać na temat tego wypadku w internecie. Na fotografii z 1994 roku widzimy ten peron i tor, na którym stał mój pociąg, a w tym miejscu, gdzie cysterny, stał pociąg wojskowy Echelon.